Tak, szykuję sobie tutaj tego naszego Iveco. Pompa wtryskowa jest zamontowana, prąd podłączony. Tutaj jak widzicie, o, już się ładnie od powietrza. Te pompy wtryskowe Bosch, te nowsze już, jest trochę z nimi lipa, bo jak to się nazywa, starsze pompy, tak jak miałem na przykład taką samą, tylko w Steyrze. Tutaj były dłuższe króćce z zaworkami, tutaj ta już nie ma z zaworkami, jak widzicie tutaj teraz paliwko sykapie już z rurki od wtryskiwacza. A ja jeszcze nawet dobrze nie napompowałem filtra, no ale powietrze tam przez pompę przechodzi, no to powietrze wypycha paliwo. Wtryski mam zamontowane, tam rurek przelewowych na razie nie trzeba, bo nie powinny dawać. Wtryski są walnięte, bo sprawdzałem sobie na przyrządzie i wszystkie leją. No i tutaj sobie ją pomału odpowietrzymy, tą pompę. A kurde, zapomniałem włączyć ten. Zapomniałem sobie prąd podłączyć. Tutaj mamy prąd na 12, to podłączamy sobie tutaj do pierwszej baterii. No i tyle. Jak widzimy kapie z pierwszego, no to mniej więcej tam powinien być wtrysk na tym wtryskiwaczu. Obrócimy go parę razy. No widzicie jak zaczyna, paliwo zaczyna po prostu lecieć ciurkiem. Dobra, dygniemy go, obrócimy parę razy, żeby ze wszystkich rurek wypluł paliwo, damy mu tu gazu. O tak, o. Gaz mamy nożny i but. Paliwo idzie. Jest git, paliwo poszło. Przykręcę rurki. No i spróbujemy dygnąć. Potrzebuję dwie ręce, bo są rurki lekko odgięte, muszę sobie podoginać. Przy wyciąganiu pogięłem kiedyś. I tu go jeszcze zakręcimy, żeby wypluł paliwo przez rurki. To wtryski będą napełnione. Widzicie, ładnie daje. Pompa daje tyle paliwa, że masakra. Dobra, rurki sobie tutaj teraz podokręcam. Tutaj mamy turbinę Garrett. Silnik ten jest 5,9 litra. Obudowa do lotu jest AR50. Wydechu nie wiem jaka, bo nie patrzyłem tam na obudowę. Na razie go odpalimy bez wody. Jeśli odpali, bo wtryski są, jak mówiłem, wszystkie leją. No, przy większych obrotach, przy większej dawce w sumie rozpylają tam, no ale nie trzymają tego ciśnienia i po prostu sikają zamiast pryskać ładnie, zamiast ładnie rozpylać, no ale trudno się mówi. Na razie będą musiały chodzić na tym. To będzie prawdopodobnie nasz przeszczep do 60 ten silnik. Nie będzie mi się chciało walczyć z tamtymi dwoma, a jak już są wszystkie graty, to na razie sobie tego zrobię, żebym 60 mógł sobie popyrkać tu w koło. A tamte po prostu sobie z tamtych trzech silników zrobię sobie jeden. Jak nie, no to kiedyś może się kupi zestawy naprawcze, może normalnie całkiem ten silnik wyremontuję. Zobaczymy co to będzie. No dobra, wszystko przykręcone. Dygamy, później mu się podłączy woda jak odpali. O! Będzie żył. Chyba trzeba będzie... Będzie zapon przestawić się, słyszycie jak chodzi. Mam zapon trochę przyspieszony. Zaraz go tu przestawię. Muszę klucz specjalny poszukać. Powiem wam tylko tak, ten silnik stał teraz dobre 2 lata już nieodpalany, bo nie miałem kiedy. No ale tu miałem we wtryski powkładany papier. Miałem spsikane WD-40, żeby mi się nie zastał. No i wam powiem, że sam jestem zdziwiony jak odpala. Dlatego mówię, że te silniki są normalnie super. Jeśli chodzi o ich wytrzymałość i to, że mogą stać sobie długo, a odpalają jak żeleta. Jeszcze gdzieś za powietrze. Jeszcze jest zapowietrzony, bo przez filtr mi paliwo nie szło. Skubaniec. Dobra panowie, udało się, zapaliłem go. Przydał się, tutaj taki lakier do włosów. Bardzo dobra sprawa. Pomaga. Odpalimy. Mówiłem, wtryski są strzelone, jeszcze zapon trochę przestawię. Jeszcze zapowiedź.
wzruszony jest bardzo. Wtryski są szczelone jeszcze, że masakra, ale zapłon jeszcze mu trochę opóźnię. Zaraz mu tutaj podłączymy wąż z wodą, niech sobie leci. I weźmiemy go, żeby pochodził chwilę, zobaczymy jak będzie chodził, jak się zagrzeje.